Witam serdecznie, szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Fragment z pierwszego czytania z Dnia Z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: Stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z Ziemi Egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu i oddali mu pokłon. I złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: Widzę, że lud ten jest ludem otwartym karku. Pozwól mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać pana Boga swego. I tutaj postawmy kropkę. Yy. Wszyscy, którzy kiedykolwiek sprzątali przy pomocy gąbki, doskonale wiedzą, że jeśli takiej gąbki po sprzątaniu nie umyjemy, tylko zostawimy ją taką pełną brudu, to w końcu ona stwardnieje i nie będzie w stanie już nic przyjąć, żadnej wody. Po prostu będzie twarda. Będzie twarda i nie będzie się nadawała do, do istnienia, trzeba będzie ją wyrzucić. I podobnie jest z sercem ludzkim. Serce ludzkie jest jak gąbka potrafi przyjmować przyjmować zarówno dobro, jak i zło. Ale jeśli będzie przyjmowało tylko i wyłącznie zło, to w końcu stanie się złe i w ten sposób stwardnieje. I i będzie bezużyteczne takie serce. Takie serce trzeba po prostu zniszczyć, spalić, wrzucić w ogień piekielny, bo z takiego człowieka już nic nie będzie. I Bóg dzisiaj pokazuje jasno i wyraźnie, jak bardzo zabolał go grzech bałwochwalstwa. Bóg mówi do Mojżesza, stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który... Wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, mój Rzeszu, to jest Twój lud, to nie jest już mój lud. Bo stwardnieli, bo stwardniały ich serca, bo ich karki są twarde, bo zapomnieli o mnie, zapomnieli o tym, co zrobiłem dla nich: że przeprowadziłem ich przez Morze Egipskie, że wyrwałem ich z rąk Egipcjan, faraona, a przecież faraon chciał ich zniewolić, zabić, zniszczyć. Przez 400 lat ich nie wolił, a oni już o tym zapomnieli, bo serce stwardniało, bo w tym sercu już nie ma miejsca na, mi na miłość. Jest za to jakaś inna miłość, taka egoistyczna miłość. I tak często właśnie dochodzi do rozłamów między nami, między ludźmi. Na początku było fajnie, było super, była, były piękne słowa, wzniosłe czyny. Patrzyliśmy się na siebie, piliśmy sobie dzióbków, że tak człowiek. No tak się mówi, nie? jak ludzie zakochani są, to tak się zachowują, jakby sobie dzióbków pili, a później już nie są w stanie na siebie patrzeć. Dlaczego? Bo ich serca są przesiąknięte nasiąkły złem, nasiąkły złą miłością, egoizmem. Nie ma miłości poza Bożą miłością, tylko w Bogu jest miłość. Bóg jest źródłem miłości, wszystko inne nie jest miłością. Jeśli żyje bez Boga, bez Jego słów, źle interpretuje Jego słowa, tak jak to czytamy w dzisiejszej Ewangelii, znawcy prawa studiowali prawo, czytali codziennie prawo, i kiedy przyszedł ten, który, który jest właśnie tym prawem, spisanym prawem, słowem odwiecznym, synem Bożym, Synem odwiecznym, odwiecznego Ojca, kiedy On przyszedł, to oni go nie rozpoznali i chcieli go zabić. Wyrzucili go ze swoich serc, nie chcieli go przyjąć, chociaż mówili: Mojżesza słuchamy. Jezus mówi: Gdybyście słuchali Mojżesza, to i słuchalibyście mnie, bo Mojżesz o mnie mówił. Stwardniały wasze serca: Nie ma w Was miłości, mówi Jezus. Poznałem, że nie ma w Was miłości. Nie dogadamy się. Nie dogadamy się. Możemy cały czas mówić do siebie, ale się nie dogadamy, nie wejdziemy w relacje, i ktoś musi tutaj zginąć, ktoś tutaj zginie. Oczywiście Jezus zginął, ale, ale Ożył i z wstał. A co się stało z nimi? Czy oni z martwych wstaną do życia wiecznego? Czy Bóg im przebaczy? Czy Bóg nie będzie chciał ich zniszczyć? Na szczęście jest Mojżesz, który mówi: nie niszcz. Proszę Cię, nie niszcz tego ludu, bo to jest Twój lud. Jezus, zobaczcie, co robi na krzyżu. Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, modli się za nich. Chociaż oni. Oni nie są w stanie rozpoznać prawdy. Oni nie są w stanie przyjąć miłości, bo w nich nie ma miłości, bo są zatwardziali. I chodzi teraz o to, żebyśmy my tacy się nie stali, a możemy się tacy stać. My często tak mówimy, a dam jeszcze radę. Jeszcze mam czas na zmianę, na poprawę. Jeszcze nie jest aż tak źle. Jeszcze mogę się umyć. Jeszcze nie jest tak źle, żebym śmierdział, żebym przesiąknął brudem. Pamiętaj, że w końcu przyjdzie taki moment, że będziesz jak ta gąbka, stwardniała gąbka, z którą już nic nie zrobisz. Trzeba będzie trzeba, będzie można tylko tą gąbkę wziąć i ją połamać po prostu. Połamać, rozerwać, bo już się jej się nie da nie da się jej po prostu zmiękczyć, nie da się jej użyć, i nasze serca takie mogą być. Jeśli powiemy Bogu nie, nie będę Ciebie słuchał, nie będę za Tobą szedł, nie będę przestrzegał Twoich przykazań. Ja sobie sam zrobię i uczynię Boga. Ja, ja sam będę decydował o tym, co jest dobre, co jest złe. Moimi rękoma, własnymi rękoma, moim własnym rozumem, moim własnym umysłem, stworzę sobie taką filozofię, moją filozofię, filozofię mojego życia, za którą będę szedł i która będzie mnie prowadziła. I dokąd się ta filozofia Twoja doprowadzi? Do nieszczęścia, do gniewu Bożego. Nie łudźmy się. Pan Jezus jasno i wyraźnie powiedział, że wielu będzie chciało wejść, a nie zdołają. Bo Pan domu wstanie i drzwi zamknie. Wielu będzie wołać: Panie, otwórz nam. Czy nie jadaliśmy z Tobą, czy nie piliśmy z Tobą, czy nie prorokowaliśmy w Twoje imię, czy nie głosiliśmy Twojego słowa? Odejdź ode mnie, wszyscy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Nie znam Was. Smutne są te słowa. Nie dogadamy się. No nie, nie dogadamy się, jeśli nie będziemy czerpać z tego samego źródła. A, a jedynym źródłem, z którego. Mamy czerpać jest Słowo Boże, jest Bóg, który, który jest odwiecznym słowem, który daje nam siebie i mówi, jak mamy żyć. Daje nam przykazania, daje nam drogowskazy, sam jest drogą, prawdą i życiem. Obyśmy się potrafili dogadać, bo możemy to zrobić, ale tylko i wyłącznie w Nim. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.